Audycja popularno-naukowa. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A gościem programu Ludzie Nauki jest laureat programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jeden z pięciorga wyróżnionych, doktor inżynier Dariusz Strugarek z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który otrzymał wyróżnienie za rozwój geodezyjnych satelitarnych technik pomiarowych i opracował integrację danych uzyskiwanych dzięki satelitarnym laserowym pomiarom odległości, a także danych pochodzących z globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych do satelitów różnych typów, to jest ważne, metodologię ich przetwarzania oraz metody detekcji i eliminacji błędów systematycznych. To bardzo ważne, coraz ważniejsze także dla naszego codziennego funkcjonowania. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zaraz opowie pan o znaczeniu geodezyjnych badań satelitarnych i o swoim osiągnięciu, ale wcześniej kilka słów o panu. Najpierw, jak znalazłem, studia inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej, potem magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym, także we Wrocławiu. Ale wszystkie te szczeble związane były z geodezją i kartografią. Proszę powiedzieć, dlaczego zajął się pan geodezją? Tak, to prawda. No, wybrałem ten kierunek, bo zawsze mnie interesowały tematy związane choćby z geografią, choćby z poznaniem naszej planety, jak to wszystko działa, jakie zjawiska zachodzą na naszej planecie. No i również chciałem wykonywać taką pracę, która nie jest stricte biurowa, czyli siedzenie na przykład przed komputerem. Aha. No i właśnie geodezja. Czyli chciał pan ruszyć w pole także, prawda? Tak. Zarówno możemy działać w terenie, wykonywać pomiary, jak i potem te pomiary opracowywać już przy użyciu na przykład komputera. No właśnie, ale zanim pan wyjaśni istotę tych swoich badań, o których wspomniałem, no i osiągnięć, to proszę powiedzieć, dlaczego geodetom nie wystarczają już właśnie te urządzenia, czy te przyrządy, które umożliwiają im hasanie po polach, a więc teodolity, dalmierze, niwelatory, ale muszą na Ziemię spojrzeć z kosmosu? No bo te instrumenty, no nie wszystkie, właśnie spełniają te rygorystyczne wymagania, które teraz stawiają nam różne instytucje, firmy, użytkownicy, społeczeństwo czy sami klienci. No bo teraz chcemy coraz dokładniej poznawać to, co się dzieje z naszą planetą. Na przykład chcemy wiedzieć, jakie zjawiska dotyczą albo mogą nam wyjaśnić topnienie lodowców, albo jak właśnie przesuwają się płyty kontynentalne. No i poza tym chcemy mieć te dane precyzyjne i najlepiej podane jak najszybciej. No i oczywiście do przyspieszenia i do poprawy jakości tych danych, które na przykład również możemy wykorzystać do nawigacji, gdy jedziemy samochodem. No tak, albo GPS słynny, prawda? Tak, tak. Albo gdy chcemy się dowiedzieć, ile, jaką powierzchnię ma nasza działka, no to tutaj właśnie dane tych technik satelitarnych również możemy wykorzystywać do tych celów jak najbardziej. Ja wspomniałem wcześniej o teodolitach, to powiedzmy taki przyrząd najbardziej charakterystyczny. A proszę powiedzieć, jakimi narzędziami dysponuje właśnie ta współczesna geodezja? Ta, nie wiem, satelitarna, a nawet kosmiczna, prawda? Tak. Technika geodezji satelitarnej, albo szerzej geodezji satelitarnej i kosmicznej, bazuje na pomiarach dostarczanych przez takie cztery główne techniki. Jest to technika laserowych pomiarów odległości, o których już pan wspominał. Również mamy technikę GNSS, o której była mowa, jak również mikrofalowa technika oparta o efekt Dopplera, czyli DORIS, czy też interferometria wielkobazowa, w skrócie VLBI. No tak, to rzeczywiście, to szerzej o tym porozmawiamy, bo wspomnijmy, tak, globalne systemy nawigacji satelitarnej tutaj odgrywają ogromną rolę. Właśnie, jak one działają, jakie dane z tych systemów wykorzystuje współczesna geodezja? No bo tych globalnych to są cztery, prawda? Tak, mamy cztery globalne systemy nawigacyjne. Jest to dwa najstarsze, czyli amerykański GPS, chyba najbardziej znany, tak, mamy rosyjski GLONASS, tak, no i poza tym mamy jeszcze europejski Galileo, od niedawna, czy też chiński, tak, Beidou. No tak, i pan wspomniał o tym, jednym z tych ważnych elementów badania czy infrastruktury globalnego geodezyjnego systemu obserwacyjnego, o technice laserowych pomiarów Ziemi z kosmosu. Proszę powiedzieć, co daje ta metoda z wykorzystaniem laserów? Na Ziemi mamy rozlokowane w różnych częściach stacje pomiarowe właśnie, które wykonują pomiary laserem do obiektów znajdujących się czy też orbitujących nad Ziemią, i są to satelity różnych typów. Mogą być to właśnie satelity wspomniane nawigacyjne, które wykorzystujemy do nawigacji, ale również satelity, które orbitują trochę niżej, na wysokości około poniżej 2000 km.
I to są tak zwane satelity obserwacyjne Ziemi, które wykorzystujemy na przykład do badania pola grawitacyjnego, są to na przykład satelity GRACE, czy też misje SWARM, które badają pole magnetyczne Ziemi, satelity JSON, czy też satelity Sentinel-3, które wykorzystujemy do pomiaru poziomu mórz i oceanów, a także jest dedykowana grupa satelitów wyłącznie dla techniki SLR. Są to tak zwane kuliste satelity geodezyjne. One nie mają żadnych innych instrumentów poza pryzmatami, które umożliwiają właśnie odbicie tej wiązki lasera. Czyli co, wiązka lasera jest wysyłana z Ziemi? Tak, wysyłamy wiązkę lasera z Ziemi, ze stacji w kierunku do satelity. Tam jest ona od różnych typów pryzmatów właśnie odbijana, no i wraca do nas i na podstawie pomiary czasu jesteśmy na przykład w stanie wyliczyć odległość pomiędzy stacją i satelitą i dalej na podstawie tych danych inne parametry geodezyjne. No tak, ja myślę, że współczesna geodezja pozwala nie tylko pomierzyć, ale i patrzeć, jak te zmiany na Ziemi postępują. Pan wspomniał o zmianach klimatycznych, o topnieniu lodowców, ale także o przesuwaniu się płyt globalnych, czyli rozumiem, że w pewnym sensie umożliwiają także przewidywać trzęsienia Ziemi. To pokazuje, jak ważna jest ta technika satelitarna dla naszej cywilizacji. Dokładnie. Cały system ziemski jest różny w czasie. Mamy dużą zmienność właśnie zarówno czasową, jak i przestrzenną tych zjawisk. No i żeby lepiej zrozumieć otaczający nas świat i to, co się dzieje, żeby prognozować pogodę, żeby mierzyć poziom mórz i oceanów, no to właśnie potrzebujemy jak najbardziej... Spojrzenia z góry, tak? Przez te, tak, spojrzenia z góry między innymi. No właśnie, a pan otrzymał wyróżnienie w programie START, powiedzmy, no to bardzo istotne, tylko 5 osób na 100 laureatów wyróżnienia otrzymało. Za opracowanie, jeszcze raz przypomnę, opracowanie autorskiej integracji danych z laserowych pomiarów odległości i z globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych do satelitów różnych typów. Przypomnijmy jeszcze, za stworzenie metodologii ich przetwarzania i kombinacji oraz metody detekcji i eliminacji błędów systematycznych. Za chwilę pan to wszystko wytłumaczy, ale proszę powiedzieć, na czym polegają te pana badania, w których wykorzystuje pan, no, te wszystkie narzędzia, o których pan mówił? Wspominałem o tych satelitach na orbitach niskich, na tych orbitach LEO, które służą do obserwacji różnych zjawisk występujących na Ziemi. Te satelity wyposażone są na przykład w odbiorniki GNSS, o których też mówiliśmy, no i umożliwiają wykorzystanie pomiarów laserowych do tychże satelitów. No i standardowo mieliśmy właśnie pryzmaty z techniki SLR, odbiorniki z GNSS, aby precyzyjnie wyznaczyć pozycję tych satelitów, bo jeśli nie będziemy wiedzieli, jak dokładnie, gdzie ten nasz satelita znajduje się w przestrzeni kosmicznej, no to pomiary automatycznie z innych instrumentów, które on dostarcza, są obarczone pewnymi błędami. Tak. No i standardowe właśnie wykorzystanie danych SLR w przypadku tych satelitów. Czyli powiedzmy, te dane SLR to są te laserowe, tak? Tak. Tych laserowych obserwacji właśnie kontrolowaliśmy, sprawdzaliśmy jakość tej orbity, czy ona rzeczywiście jest precyzyjnie wyznaczana. A w moich badaniach wykorzystałem tego typu obserwacje, czyli obserwacje mikrofalowe, pozycje z GNSS-u i obserwacje laserowe do innych celów. Właśnie, żeby sprawdzić i żeby wyliczyć błędy, czy też modelować błędy systematyczne, które występują w samej technice SLR, wynikające z czyli co, niedokładności tych pomiarów? Dokładnie. Satelity, tak? Zarówno tych wysokich, no bo powiedzmy w tych systemach globalnych to są satelity na wysokości od 20 nawet do 30, prawda? Paru tysięcy kilometrów, a te niskie, no to pan wspomniał, nawet poniżej 2000, prawda? Dokładnie. No i mamy szereg błędów, na przykład błędy związane z kalibracją samych instrumentów na stacjach laserowych. Mamy opóźnienia sprzętowe, błędy związane z wiązką lasera. No i to wszystko musimy modelować. Oczywiście nie jesteśmy w tej chwili w stanie stwierdzić dokładnie, jaki jest powód występowania tych błędów. No ale ja właśnie wykorzystałem ten typ danych właśnie do modelowania, do detekcji, do modelowania tego typu błędów, które już obserwujemy w danych. A drugie takie zastosowanie to wykorzystanie właśnie tych danych laserowych do wyznaczania globalnych parametrów geodezyjnych, takich jak właśnie współrzędne stacji, takich jak współrzędne geocentrum, czyli centrum mas całego systemu ziemskiego, który również jest kluczowy dla tej geodezji satelitarnej w naszych pomiarach. No tak, ale ja rozumiem, bo przeglądałem te pana aplikacje do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, że pan wykazał, i to właściwie jako pierwszy, że można wykorzystać także te dane z pomiarów laserowych dotychczas niewykorzystywane. Proszę powiedzieć, dokładnie, bo to tam proporcje są bardzo, bardzo istotne. 9% do 91%. No dlaczego z tego, czego mamy więcej, no tak słabo korzystano? Dokładnie.
Jakby podzielić wszystkie pomiary laserowe do satelitów, to tak naprawdę 80% to są te pomiary do satelitów LEO, które wykorzystujemy do sprawdzania, dotychczas oczywiście sprawdzenia jakości orbit. Czyli a to są te nisko orbitujące LEO, tak? Dokładnie. Tak. I tylko sprawdzaliśmy tak naprawdę jakość orbity, czy rzeczywiście ona się zgadza, ona jest prawidłowa. A pozostałe 20% w zaokrągleniu oczywiście, no to było wykorzystywane do tych innych celów geodezyjnych, równie ważnych, jeśli nie ważniejszych, czyli wyznaczenia na przykład współrzędnych stacji, czy też tego ruchu geocentrum. No i w moich badaniach postanowiliśmy właśnie wykorzystać te obserwacje, tą znaczną większość obserwacji, no i sprawdzić, czy na podstawie tego nowego typu danych parametry, które wyliczymy, zgadzają się z tymi, które dotychczas zostały wyznaczane. Aha. Tutaj już może uprzedzę, mamy bardzo, bardzo zgodne wyniki. Zatem mamy kolejne nowe źródło obserwacji, które wcześniej nie było wykorzystywane, a teraz mamy nadzieję, że będzie wykorzystywane do wyliczenia właśnie precyzyjnych parametrów geodezyjnych. No tak, i ja za chwilę zapytam, jak można skorzystać z tych pana osiągnięć, bo to rozumiem, że to bogactwo nowych danych mamy, prawda? Ale najpierw jeszcze chciałem pana zapytać, bo w aplikacji jest również, że udało się panu wyeliminować błędy systematyczne. Proszę powiedzieć, no właśnie, jakie znaczenie ma ta detekcja, integracja danych, no i wyeliminowanie tych błędów systematycznych, no, bo to nie tylko oczywiście w geodezji satelitarnej można wykorzystać, prawda, tak, tak, te pana prace. Oczywiście nie mamy idealnej techniki pomiarowej. Każda z tych technik jest obarczona pewnymi błędami. No i między innymi naszym zadaniem jest tak poprawiać jakość danych dostarczane przez różne techniki obserwacyjne, no, żebyśmy byli pewni co do tego, do tej jak najwyższej jakości danych, które dostarczają nam techniki. W moim przypadku akurat zająłem się techniką laserowych pomiarów odległości. No i jeśli precyzyjnie nie wycelujemy, albo źle oszacujemy tą odległość, no to automatycznie rzutuje nam na błędy pozostałych parametrów, które na podstawie tych danych są wyliczane. No i tutaj jest taki dosyć obrazowy przykład. Na podstawie danych tych technik geodezyjnych jesteśmy w stanie badać na przykład ilość wody, która ulega topnieniu w przypadku zmian klimatycznych. No i tutaj, jeśli pomylimy się o 1 mm w dostarczaniu precyzyjnych układów odniesienia, to rzutuje nam na błąd wyznaczenia tej ilości wody sięgającej nawet 11 gigaton, czyli 10 do 12 kg, czyli mamy 11 gigaton błędu oszacowania na przykład zmiany poziomu wody wynikającej z takiego drobnego błędu. No tak, to pokazuje, jak ważna jest ta precyzja, kiedy obserwuje się Ziemię i zmiany na Ziemi z kosmosu. Pan zaczął o tym mówić już, ale jak można skorzystać z tych pana osiągnięć? Jak? Gdzie? Do czego? Przede wszystkim operatorzy stacji laserowych dostają taką informację zwrotną, że na przykład coś z ich stacją dzieje się nie tak, albo no powinni wprowadzić jakieś korekty. To jedna rzecz. Czyli nowe precyzyjnie można ustalić współrzędne stacji, tak? Na przykład. Możemy bardziej precyzyjnie ustalić współrzędne stacji, możemy bardziej precyzyjnie określić parametry związane z na przykład ruchem obrotowym Ziemi. Mhm. I jeśli mamy dokładniejsze te dane, no to dzięki temu na przykład pozycjonowanie, czy też nawigacja, którą wykorzystujemy w telefonach, jest obarczana mniejszymi błędami, no i jest bardziej pewna, co potem wpływa na dane, które właśnie każdy z nas pośrednio wykorzystuje, a być może nie zawsze jest o tym świadomy, jak dużo technologii, dużo technik i dużo opracowywania danych kryje się za tym, aby na przykład no, prawidłowo określić pozycję naszego telefonu, naszego samochodu, z których korzystamy na co dzień. Prawidłowo i szybko, i to jest bardzo ważne. Pan wspomniał topnienie lodowców, wysokość mórz i oceanów w związku z tym, no ale także na przykład badanie ilości wegetacji jest możliwe dzięki temu, a to jest również bardzo istotne. Tak, właśnie tym zajmują się niektóre satelity LEO, czyli wysyłają wiązkę mikrofalową w kierunku do Ziemi, w kierunku na przykład, gdzie rosną lasy, no i dzięki temu badają, czy te lasy na przykład mają odpowiednią ilość wody, czy nie są zaatakowane jakimiś szkodnikami. Ogólnie badają jakość tych lasów, do których wykonują pomiary. No ale żeby dokładnie poznać te wartości i wiedzieć na przykład, co z danym terenem się dzieje, no to musimy wiedzieć przede wszystkim precyzyjną pozycję tych satelitów, które wykonują ten pomiar. No i na to będzie, mam nadzieję, wpływało właśnie wyniki moich badań. Tak, to są bardzo istotne wyniki badań. Pan ma sporo publikacji, ale o jeszcze jedno chciałem zapytać. Czy to prawda, że wyniki tych pana badań mogą pomóc w realizacji projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie dotyczącego systemu nawigacji na Księżycu? No bo tam też, jeśli będziemy się komunikować tam z jakimś pojazdem, niepojazdem czy z ludźmi, to potrzebne są bardzo precyzyjne dane, prawda?
Tak, doświadczenia, które zbieramy tutaj na Ziemi, związane czy to choćby z modelowaniem orbit, z badaniem jakości tych orbit, różnych pozycji satelitów względem obiektu, wokół którego orbitują, te wszystkie doświadczenia, które zbieramy tu na Ziemi, jesteśmy w większym bądź w mniejszym stopniu właśnie przenieść potem na inny obiekt, no, czyli kolejny, jakim jest Księżyc, który, no, miejmy nadzieję, niedługo również będziemy w stanie... Znowu tam wyląduje człowiek, opanować, tak? Panie doktorze, będziemy musieli kończyć, chyba że pan chce jeszcze dodać do tych osiągnięć swoich nagrodzonych przez fundację coś? Tutaj może pochwalę się, że w ramach swojej dalszej pracy zostałem kierownikiem jednego z projektów NCN. Czyli Narodowego Centrum Nauki, tak? Dokładnie. W którym właśnie mam szansę rozwijać swoje dalsze badania, bo do tej pory bazowałem na krótkim, około 1-3-rocznym okresie danych. No i teraz planuję wykorzystać maksymalną liczbę danych do tych satelitów LEO, a także innych satelitów, które posiadam, a także integrować nie tylko dwie techniki, czyli laserowe pomiary odległości GNSS, ale także właśnie wykorzystać dane techniki DORIS. No tak, no to zaczął pan już mówić o swoich planach, no ale to zapytam pana jeszcze, jakie ma pan marzenia, czy pomysły na dalszą karierę badawczą, czy sięga pan dalej? Wiem, gdzieś znalazłem również, że pan myśli o przygotowaniu aplikacji na własny projekt Narodowego Centrum Nauki Opus. Proszę dokładnie powiedzieć coś więcej na ten temat, bo wiem, że nawiązał pan także współpracę z Uniwersytetem w Tokio, prawda? Tak, jeśli chodzi o projekt Opus, no to tu już jest ten projekt dedykowany bardziej zaawansowanym osobom. Tutaj już można budować swój własny zespół badawczy i analizować dosyć szerokie i ważne tematy. Również finansowanie jest odpowiednio większe w tym projekcie, a ja również właśnie planuję wyjechać na staż zagraniczny. Nawiązałem współpracę z profesorem Otsubo właśnie z Uniwersytetu z Japonii, który był recenzentem. Tak, tak. Tak, Tokio, on był recenzentem pana pracy, tak, był doktorskiej, wyśmienite ocenionej notabene. Miałem okazję zerknąć. Tak. No i też właśnie planuję nawiązać z profesorem głębszą współpracę i wyjechać do niego na staż, tak żeby jeszcze dokładniej analizować właśnie dane techniki laserowej. No tak, bo profesor Otsubo jest specjalistą nie tylko z dziedziny geodezji satelitarnej, ale także astronomii, czyli ja rozumiem, że ta geodezja w coraz większym stopniu będzie pana interesowała pozaziemska, prawda? Tak, no w tym kierunku rozwija się obecna ta geodezja satelitarna, no i mam nadzieję, że będę właśnie również w tym kierunku rozwijał swoją dalszą karierę. Panie doktorze, już na zakończenie, czego mogę panu życzyć? No to jest bardzo ciekawe i ciężkie pytanie. Myślę, że zapału, cierpliwości i szczęścia, bo też szczęście chyba dużo wpływa. W badaniach naukowych także, prawda? Zarówno w badaniach naukowych, jak i poza nimi. No tak, potrzebne są pomysły, czyli zapał, to wszystko pan ma. Cierpliwości, bo w badaniach naukowych tak jest, że czasami coś nie wychodzi, ale nie można... Głównie nie wychodzi. Głównie nie wychodzi. Ale potem się trafia. Potem się trafia i człowiek jest szczęśliwy. Panie doktorze, no to ja oczywiście panu życzę tych wszystkich cech. Bardzo panu dziękuję. Gościem programu Ludzie Nauki był dziś laureat programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jeden z pięciorga wyróżnionych za wybitne osiągnięcia, doktor inżynier Dariusz Strugarek z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który otrzyma wyróżnienie za rozwój geodezyjnych satelitarnych technik pomiarowych i opracował integrację danych uzyskiwanych dzięki satelitarnym laserowym pomiarom odległości, a także danych pochodzących z globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych do satelitów różnych typów. A wyniki badań mojego gościa mogą poprawić monitorowanie ruchów tektonicznych, a więc trzęsień ziemi, topnienia lodowców czy konsekwencji eksploatacji górniczej. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję, gratuluję, no i życzę powodzenia, panie doktorze. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Następny program z cyklu Ludzie Nauki za miesiąc. Krzysztof Michalski. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.